Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Wyciągnąłem najbardziej pognieconą bluzkę i myślę, nagram vloga, nagram takiego domowego vloga, ponieważ to jest ostatni dzień w Warszawie, ostatni dzień przed świętami, jedziemy do rodziny i myślę sobie, ponagrywamy, zaproszę was do mojego ostatniego dnia przed świętami. No i co, jak macie czas, to oglądajcie. I jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, zapraszam koniecznie do subskrypcji, bo dążymy do 200 tysięcy subskrypcji na kanale, co jest niesamowitą ilością, więc jeśli jesteście tutaj nowi, koniecznie zostawcie suba. No i zaczynamy tego vloga. Boom! Do you wanna dance? Jakże nie zaczynać vloga w taki piękny dzień? Słuchajcie, wiosna, idą święta, ptaszki ćwierkają. Czy może być coś lepszego niż święta i ładna pogoda? A co to za świetna, pogięta, ortalionowa bluza? Ja to nie nagrywam tego, żeby się chwalić jakąś bluzą. Zobaczcie, co jeszcze dostałem. Piwo od Reeboka. Spytacie, bluza, piwo, dlaczego? Co tu, jaki tu jest sens, Luka? O co chodzi z tym piwem? Dostałeś piwo od Reeboka? Po pierwsze, piwo jest bezalkoholowe, żeby nie było, znaczy poniżej 0,5%. A po drugie, zobaczcie, to jest po prostu kampania Rock and Roll. Nie ma Rock and Rolla bez procentów i chodzi po prostu o to, ja wam przeczytam najpierw, żebyście wiedzieli. Do szczęścia potrzebujemy procentów, ale innych niż myślisz. Przekaż 1% podatku na przejście przez raka. Przelej na zdrowie KRE 00003388803. Po prostu jest to kampania. Jeszcze tutaj mamy wyjaśniający napis. Kupując, wspierasz fundację Rock and Roll. Także kupując takie piwko, wspieracie ludzi chorych na raka, więc myślę, że szczytny cel. Postawię wam jeszcze link w opisie, żebyście wiedzieli, żebyście sobie popatrzyli. I myślę, że wielu z was pomoże ludziom, którzy mają raka, no bo warto wspierać, szczególnie są święta, więc pomagajmy, pomagajmy. Dzięki Reebok za bluzę, dzięki za tą akcję, postaram się pomóc. Siema, nara. I pierwsza zagadka z ostatniego filmu. Luka, przecież ten film był ustawiany. Jak to możliwe, że Angelika nagrywała akurat jak czyta list, akurat jak wchodzi do domu, jak wpisuje kod do domofonu? Te ujęcia były na potrzebę filmu, czyli już po wszystkim, po tym telefonie na trampolinach, powiedziałem do Angeliki, że musimy dograć pewne rzeczy, dopiero na filmie zobaczy, o co chodzi. Także nie był to ustawiany prank, w ogóle to nie był prank, zaznaczałem to na filmie, że to nie jest prank, tylko po prostu taka akcja, nudziliśmy się w domu, zrobiliśmy fajną moim zdaniem rzecz. Jeśli chodzi o Angelikę, to ona była troszeczkę innego zdania. I pytaliście również, jaka była reakcja, dlaczego nie nagrałem Angeliki w domu i że powiedziałem, że jednak to był żart. Nie wiem w sumie, bo myślałem sobie, że wszystko załatwiliśmy przez telefon i tak będzie dobrze, że zakończę live'a, że zakończę film i po prostu w tym filmie zapytam, jak na to zareagowała, czy była naprawdę zła, ale to dopiero w dalszej części filmu. Właśnie upadł mi telefon masłem na ziemię. Błagam cię, żyj, bądź żywy. Zobaczcie, nie miałem jeszcze iPhone'a, żeby mi się nie pobił. Spytacie może... co to za dupeczka? Spytacie może, dlaczego tak nie przeżywam za bardzo, bo mam na szczęście ubezpieczonego i wymienią mi szybkę za darmo, ale mimo wszystko na święta będę miał zbity telefon. Amadeusz, spoczywaj w pokoju. Mam pytanko jedno. No. Czy możesz dla moich widzów odpowiedzieć, jak zareagowałaś na ostatni mój żart, dowcip z przeprowadzką? Nie, bo źle wyglądam. No proszę. Proszę, źle wyglądam, naprawdę, źle się czuję. Chyba nie pogadamy z Angeliką, no ma okres, ma te dni, te kobiece dni i ciężko się z nią dogadywać. No ale po prostu źle się czuję, no i nie będę wymagał, żeby się pokazała, bo wiecie, jak to jest, kobiety źle wyglądają, kobiety nie chcą się pokazywać. Chyba, że... Kochanie! Pięknie, to możesz teraz odpowiedzieć, jak ci się podobał ostatni żart i jak zareagowałeś, bo ludzie mi mówili, że niestety nie pokazałem ciebie w domu, twoje reakcje, jak powiedziałem ci, że to może żart. Może to i lepiej, że nie pokazałeś, co? I co, tak mocno było? No. Jak na ciebie to nie było tak mocno? No opowiedz, Co to znaczy, jak na mnie to nie było? To było lajtowe, to było jeszcze lajtowe, ale ładnie w tym wygląda. Jak zareagowałaś na to, jak usłyszałaś, że to niestety, znaczy niestety, dla ciebie niestety, że to jest żart i chłopaki się nie wprowadzają? Wściekła byłam. Że się nie wprowadzają? Już się wprowadzają? A, nie, nie, nie! Naprawdę? Nie, bo zrozumiałam, że jak się wprowadzają. Nie, no to się ucieszyłam, ale nie, byłam wściekła.
Chłopaki siedzą u nas dzień w dzień, więc jak się dowiedziałam, że jeszcze sobie tutaj zrobili takie łóżka, masakra. Ale czy nie fajnie, taka rodzina, zawsze, znacie jak no było na vlogu z Kazikiem, z Bulldogiem, tu Karolina, tu Adrian, wszyscy. Ale to się fajnie nagrywa, ale ja... Miniu, to się fajnie nagrywa i ogląda, ale się, to nie jest fajne. O Boże, moja palma, widzicie? Zobaczcie, to Angeliki nieudana palma. Miał być tatuaż, ale zrezygnowałam. Tylko odbitka była. No to co? Czyli, ale zgodziłaś się na wprowadzkę, więc jako tako ci to nie przeszkadza. Bardzo mi to przeszkadza. Dlaczego się zgodziłaś? Dla ciebie. No. Co miałam zrobić? Powiedzieć, żeby szli na ulicę? No właśnie, dobrze. Przez ostatnie dni zamęczałem was, znaczy przez ostatnie dwa dni zamęczałem was na Instastories, że niedługo pokażę wam mój nowy tatuaż. Mam nowy tatuaż, zrobiłem go ostatnio, dokładnie wczoraj w Azazelu. I pomyślałem sobie, że jak zawsze Instastory kładę, Instastory na Instagramie rzucam, co tatuuję, jak tatuuję i chwalę się z wami od razu. Tak teraz pomyślałem, że zrobię z tego tajemnicę, nagram na vloga, bo troszeczkę, nawet nie troszeczkę, wiąże się on z wami, z YouTube'em, można też powiedzieć... Ze mną. Z tobą? No. Dlaczego? Bo jest to tatuaż, który dostałeś na rocznicę, tak. Tak jak mówiłem wam we Włoszech, że Angelika dała mi prezent w sensie różny, że perfumy, podzieliła to na parę rzeczy. Tak, tatuaż miał być w sumie okulary, nie? Na początku miały być okulary częścią tego prezentu, ale postanowiliśmy, że tatuaż to jest dobry pomysł. No i teraz wam pokażę mój tatuaż, mój nowy tatuaż, mój największy tatuaż w sumie, w sensie taki objętościowo. Co robisz? Coś mi w nosie drapie. Angelika nagrywa mnie i cały czas robi tak. Chcesz mnie rozkojarzyć czy co? Bo nie wiem. W nosie mnie coś drapie, no. Dawaj. Gotowi? 3, 2, 1. Tadam! Nie. Ale reakcja. To jest twoja reakcja, tak? No ja. Ja wiem, że się źle czujesz, no ale czy to musi być taka reakcja? Ja wam wytłumaczę o co chodzi. To jest palma. Widzisz też tatuaż od razu? Tak. To jest palma. Tu przybliż, jak jest napis. Siema nara. Siema nara. Także chodzi o to, że tu są trzy paski. I to są trzy paski, że zawsze będę pamiętał, że jestem oryginalny. Bo trzy paski jak Adidas. Po czym YouTube, na YouTubie mówię siema nara. I przez to, że nagrywam na YouTubie, to odbiła mi palma. Także piszcie w komentarzach, czy podoba wam się taki tatuaż tu. Ja byłem zainspirowany Jayem Alvarezem. Oprócz tego, że jak odbija mi palma, to też chodzi o to, że bardzo lubię podróżować. Cieszę się, że ten rok otwiera przed nami bardzo dużo podróży. Już pewnie na live'ach Angelika mówiła, będziemy w Hiszpanii, będziemy gdzieś daleko, gdzie jeszcze wam nie powiemy. Będziemy w jednym miejscu, gdzie będę robił bardzo fajne rzeczy, też nie mogę wam powiedzieć. Więc to tak naprawdę jest mega zagadką, ale uwierzcie, że te wakacje stoją przed nami wielkim otworem wakacyjnym. Takim otworem wielkim. Także piszcie w komentarzach, czy podobał wam się tatuaż. Zobaczcie w ogóle, jakie już mam łapy. Mój dziadek powie kryminał, kryminalista skończony. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta. No i tu jest, nie wiem dlaczego, troszeczkę jest siema nara, a jest obok krzyż. To znaczy, że pogrzebię wszystkich hejterów, wszystkich przeciwników i będę miał najwięcej subów na YouTubie na świecie. Piszcie w komentarzach, czy macie takie cudeńko i czy podoba wam się, jaką ocenkę zostawiacie w granicach od 1 do 10. Mój odkurzaczyk nazywa się Helenka. Może być Helenka? Może być. Bo to jest Helenka, biała Helenka i ja daję jej 10, oceniam bardzo dobrą moc, dobrą jakość wykonania oraz design. Tam za mną są prezenty. Obiecaliśmy sobie z Angeliką, że już nikoli nie będziemy tak rozpieszczać, bo troszeczkę przesadzamy. Ja wiem, że przesadzamy. No i nie udało się. Nie wyszło. Także już wam pokazuję, co tu mamy. Najpierw od małych rzeczy. Tutaj proszę pana, proszę pani, dla mojej mamusi kochanej mamy świeczuszkę. Świeczuszkę mamy Yankee Candle Pink Suns. Byliśmy ostatnio na zakupach. No i kupiliśmy mamie takie coś, bo ona zawsze jak przyjeżdża do mnie, to pokazuje, mówi: wow, ale tu pachnie, co to tak pachnie? No to mamusiu, będziesz miała taki sam zapach. Mamy takie same? Nie. No to mamusiu, będziesz miała podobny zapach ale do swojego synusia. A, no to mieliśmy czyli. No właśnie. Pierwszy. No, prezent numer 2, to musi Angelika coś o tym powiedzieć, bo ja nie bardzo wiem.
Jak to nie wiesz? Znaczy no kwiatki dla babci. Tak, to są kwiatki dla babci z Ikei, bo babci kiedyś się spodobały one i będąc w Ikei zadzwoniłam do babci Danusi i babcia Danusia powiedziała, że takie by chciała, więc takie kupiłam. Nie będę pokazywał babciu, to jest tajemnica, chociaż obejrzysz to pewnie godzinę przed dostaniem, to tego ci nie pokażę, nie pokażę ci co to jest, ale jest warte. Ładne jest warte, ładne bardzo, że... Znaczy ja się nie znam w sumie na tym, ale mój nos eksperta, mój nos vlogerki mówi, że tu jest jakiś fluidzik, jakieś do rzęs, jakieś płyny, jakieś palety. No dzieje się w tym opakowaniu, babciu, oj, dzieje się! Ale co zobaczysz na święta. Kolejnym prezentem są prezenty dla mojej Nikoli, które kupiliśmy z Angeliką, no i to jest to, znowu ją rozpieścimy, znowu to samo, znowu daliśmy ciała. Drodzy widzowie, mamy tutaj po pierwsze czekoladowe jajka Barbie. Drugą sprawą mamy tiktaki i to przywieźliśmy z Włoch, nie, z Dominikany? Z Rzymu, tak, z Włoch. Przywieźliśmy z Włoch, zobaczcie. Ty nawet nie wiesz. No nie pamiętam tyle tych latnisk. W każdym razie mamy wielką pakę tiktaków podzieloną na kilka takich, na wiele takich malutkich opakowań po... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Po 8 tiktaków w jednej. Ucieszę się z tego, nie? No tak. Oliwci też jakie kupowaliśmy raz. No to. Może Nikola, gdzie na vlogie? Jakieś jajka. Hachimals. To podobno są jajeczka, które... Które nie wiem o co chodzi w nich. Z których coś się wykluwa chyba. Pokaż je. Ja mówię, że rozpieszczamy, a to jakieś małe pierdółki. Nie! Nie! Bo teraz... Nie, to nie z tej strony. Proszę bardzo, to już Angelika bardziej wybrała. To Angelika wybrała, nie wiem dlaczego. Co tu jest? A to jest tylko to, co widzimy, czy na dachu nie, też coś jest? Nie, to są też schowane, to są takie domki. Patrzcie, to jest cały domek, tak jakby trochę na drzewie, nie? Tak. I tu mamy jakąś lalkę, mamy pandę. Kilka lalek chyba. Kilka lalek jest? Czy trzeba dokupić? Chyba kilka. Nie wiemy tego, ale jest bardzo wielkim prezentem i znowu mama mnie opieprzy, że po co tyle tego badziewia, po co tyle tych zabawek. Takie ciuszki jeszcze kupiliśmy, to mogę tylko pokazać, bo to jest fajne. Moja Nikolcia będzie miała pierwszą w życiu torebeczkę. Może nie jeszcze... Dlaczego pierwszą w życiu? Już jej kilka kupiliśmy. Dobra, w takim razie to nie będzie pierwsza torebka, ale będzie pierwsza błyszcząca? Hmm. Tak? I jak widzicie, po bratowej zaczyna kolekcjonować torebeczki. Może to nie jest jeszcze Dior, ale też ładna. Podobna w sumie do twojej, trochę taka świecąca. Bleszczyk może kupi jej Diora. Dziękuję bardzo za mój haul zakupowy, mój haul świąteczny, oczywiście mój Angeliki. Piszcie w komentarzach, czy podobały wam się takie prezenty, czy chcielibyście takie dostać. I lecimy do Sadyby dokupić jeszcze dla dziadka i Amelki. A właśnie, jeszcze dziadek. Jeszcze dziadek i Amelka, także musimy pójść do Sadyby, coś im kupić, żeby to nie było, że... Bo na początku chciałem dać im kasę, nie? No nie im. Amelce chciałem... Dziadek, masz stówę, baw się. Zapomniałem szczerze powiem o dziadku na początku, a Amelce chciałem dać kasę, ale Angelika powiedziała mi, nie kasa, tylko prezent, są święta, więc idziemy do Sadyby. Jest próba mikrofonu, kupiliśmy nowy mikrofon i jesteśmy na dworze. Ostatnio zauważyłem, że strasznie szumie na dworze, więc zobaczymy w montażu i nie piszcie w komentarzach, bo to po prostu będę wiedział, czy szumi. Idziemy do sklepu, Amelka, dziadek kupujemy. Mamy pomysł pewien do Amelki, czy kupimy kosmetyki, czy może opaseczkę, opaskę? Tak coś mówi? Bransoletkę Lilu. Zobaczymy. Chodźcie za mną do Sadyby, będzie się działo. Dzisiaj czuję się jak vlogerka modowa, już pokazałem nowy zakup, nowy odkurzacz, pokazałem prezenty, pokazałem bluzę. Fajna? Fajna. Dzięki. Very nice. I teraz jeszcze kupiliśmy prezenty dla Amelki. I tak mi się wydaje, że trochę nie poszliśmy na jakby na rozmiar. Ale myślę, że się ucieszy. Na pewno jest dobry kolor, myślisz? Tak, to jest kolorek Plizmi i ja ją lubię. Który jest kolorek Plizmi? Jedno i drugie, kochanie. To jest szminka i konturówka. Tak, to jest konturówka. To jest szminka. No i kupiliśmy to na mojej siostrzyczki Amelki. Spodoba jej się? Myślę, że tak. I teraz zostaje jeszcze dziadzia.
Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że podobał wam się taki film. To był film totalnie taki lightowy, totalnie luźny vlog z domu, ponieważ to, jak wspomniałem wcześniej, był ostatni dzień w przygotowaniach do świąt. Jeśli chodzi o prezent, to w końcu dla dziadka wybraliśmy świecę taką jak dla mamy, tylko inny smak. Zapach, tak? Zapach. Zapach wiśniowy. Myślę, że to i tak jest bardziej prezent dla babci, ale po prostu powiemy, że to jest do waszego domu, co by świetnie pachniało, tak jak u nas. Nie do końca ten vlog był szczęśliwy, bo zbiłem iPhone'a, teraz dowiedziałem się, że mój aparat się zepsuł. Mam nadzieję, że się nie zepsuł, ale coś tam nie działa, w każdym razie się nie włącza, więc liczcie na to, że zobaczymy się z białej, że go naprawię. No i do zobaczenia w kolejnych vlogach, może ze świąt, może po świętach. Dzięki, że jesteście, dążymy do 200 000. Siema, nara.